Lootbox. Darmowa i ultra realistyczna gra już zaraz? Jaka? Live. Ostatnie informacje przekazane przez Ubisoft wywołały u graczy niezłą burzę. Mnóstwo osób oburzyło się nowymi założeniami firmy, według których nie ma sensu, aby gracze posiadali licencję na gry na wyłączność. Temat jest dość gorący, wypowiadają się już inni deweloperzy, którzy określają się po konkretnych stronach. Do tego przejdziemy sobie oczywiście za moment, a w dzisiejszym odcinku pogadamy również o niesamowitej strzelance z ultra realistyczną grafiką, której testy odbędą się już niedługo, potencjalnej dacie premiery Hellblade 2, masowych zwolnieniach w branży gier oraz Spider-Manie 2 na PC. Ubisoft twierdzi, że jeśli konsumenci przestawią się na model subskrypcji... Czy będę grał w Armored Core? Raczej nie, bo nie lubię takiej stylistyki. To bym musiał się przemóc. Jeżeli warto zagrać dla gameplayu, to może się przebogę, ale nie wiem. ...subskrypcyjne, jeśli chodzi o gry, i będą skupiać Witam, się Xamil, tylko na nim, albo tak Roblox, albo Małp. ...w muzyce czy filmach, tak będą mogli całkowicie zrezygnować z kupowania osobnych licencji do gier. Wszystko to oczywiście... Ja chyba bym dzisiaj zrobił tak. Robloxa pograł, tak powiedzmy do 23.12, a potem wróg ekranu małpeczki Szkoła Życia do 5 rel. ...rozwoju Ubisoft Plus, czyli usługi subskrypcyjnej, w której możemy znaleźć różne gry od Ubisoftu. I warto również zaznaczyć, że na PC-tach i konsolach pojawiły się nowe rodzaje subskrypcji Ubisoft Plus. Titanfall 2 mamy jest premium, na YouTube. Która kosztuje około $18. Mamy tam dostęp do gier już od dnia pierwszego, popierasz? Sporo katalogu no i... produkcji oraz DLC. Dostępna jest też wersja Ubisoft Plus Classics, która kosztuje około $8 i jest ona również Ej, dostępna spoko. Teraz dla graczy PC-towych. Ten Ubisoft Plus, warto to brać? Która do spraw subskrypcji w Ubisoftie, czyli Filipa Tremblaya. Ale Sekiro jest krótkie, to może Sekiro? Przyciągnęła od września 2019 roku miliony zainteresowanych graczy. Co ważne, zaznaczył, że 10% osób, które zakupiły subskrypcję, nie grały wcześniej w gry Ubisoftu. A jeśli chodzi o najlepszy 6, miesiąc, witam, jak mówimy o tej subskrypcji, no to wypadł on na październik 2023, czyli stosunkowo niedawno. Przedstawiciele Ubisoftu twierdzą... Slyprox jest odporny na AI? Jak to? Nie ma takich ludzi odpornych na AI. Ty jest... Powiem ci coś o AI, ciekawostkę, bo jest to naprawdę popieprzenie OP. YouTube mi blokował filmik za prawa autorskie do muzyki, a ciężko to było w programie do montowania, jakby rozdzielić mój głos i muzykę, bo było bardzo się zlewały, były podobne, jakby to powiedzieć, tony, nie? Mój głos i ta muzyczka w tle. I wpieprzyłem do programu AI losowego w internecie za darmo, całkowicie wszystko się robi w chmurze. Wpieprzyłem swój głos, całkowicie rozdzieliło tak, że tego w ogóle nie słychać, że to jest przerobione. Muzykę i mój głos. Nie wiem jak to się nazywa, jest dużo tych stronek. Wlazłem w pierwszą jakakolwiek tego, na Google, która była za darmo. To jest naprawdę chore, co to AI potrafi. I rozumiesz to, że jest taka stronka w necie, która tak rozdziela, a jednocześnie jest wbudowany w YouTube'a program bazowy, który rozdziela ci głos od dźwięku i nie zawsze to potrafi, a jak to zrobi, to robi to mega gówniano, że jest taka tak przytłumiony głos, jakbyś w dupę ci, nie wiem, reklamówkę na głowę założyli. Że jeśli gracze przyzwyczailiby się do tego modelu i tylko i wyłącznie do abonamentów, no to prędko zrezygnowaliby z gier w standardowej formie, czy to fizyków, czy cyfrowych. No i tutaj no pojawia tak, się bardzo kontrowersyjna no, wypowiedź tak Tremblaya, który chora. Stwierdził, że gracze są przyzwyczajeni do posiadania gier, tak jak kiedyś fani filmów do posiadania wersji DVD, co oczywiście w dużym stopniu zostało zastąpione przez streamingi, i wspomniał, że ta zmiana musi nastąpić, jeśli chodzi o gry, i choć Spoko, zachodzi masa, wolniej dzięki. Niż w przypadku no nie, filmów, no ja tak to dobrze będę by było, usuwał żeby nastąpiła. I tutaj warto sobie przytoczyć konkretny cytat Tremblaya. Gdy gracze oswoją się z tym aspektem, nie Ale straci to powinno być postępu. Budowane Jeśli w YouTube'a. W innym momencie, plik postępu na... Ma sam rację, ma problem z głosem Slayproxa, bo Slayprox ma głos jak goblin? Jak to jak goblin? Normalny ma chyba. Dobra, cicho, co my oglądamy? Nie wiem. Coś tam o Ubisoftie. Że się tam prują. Będzie. To nie zostało usunięte. Nie tracisz tego, gry co zbudowałeś w grze, ani swojego zaangażowania w grę. Chodzi więc o to, aby czuć się komfortowo, nie będąc właścicielem swojej gry. Kontrowersji związanych z tym jest całe mnóstwo, co? Bo to w końcu zapowiedź oraz statement w sprawie potencjalnie dużej rewolucji, która moim skromnym zdaniem może mieć naprawdę sporo minusów. Sam jestem dużym fanem gier w formie fizycznej, jak i cyfrowej, i przyznam, że lubię mieć pudełka swoich ulubionych gier ze względu... Ale co, chodzi o to, że będzie się tylko dało wypożyczać gry w pakietach, a nie kupować na stałe? Szczerze, nie widzę w tym problemu, jeżeli tylko Ubisoft to zrobi, bo Ubisoft robi takie gry, że i tak się do nich nie wraca. Ja mogę w nią zagrać i nigdy już do niej nie wraca i tak.
Przynajmniej nie wydam 500 zł. Na to, że po pierwsze jest to wartość sentymentalna, po drugie mogę odpalić je kiedy tylko chcę. Ale nie chciałbym, żeby ze wszystkimi grami tak było, bo to byłoby porypane. No bo jednak, gdy patrzymy się na to pudełko, no to mamy już pewne odczucia. A jeśli zaglądalibyśmy sobie w katalog danego abonamentu, no to podejrzewam, że takich odczuć byśmy nie mieli. Generalnie uważam, że w tym momencie... Mortal Shell zagram, to jest ten Dark, znaczy ten Souls-like taki. No nie wiem, widzowie pisali, że taki, o, ale mogę zagrać. Nie ma miejsca na takie zabiegi. No i nie dziwię się, że zapowiedź wywołała tyle kontrowersji, bo jednak każdy lubi mieć te licencje, co prawda do gry na własność i fajnie posiadać ją, czy to na półce, czy w bibliotece Steamowej i tak dalej. Według mnie... Ale ja tu widzę, że historia znowu zatacza koło. Dlatego warto się uczyć historii. To samo gadali, jakby Steam podbijał świat i wszyscy gadali tak, wiesz, fajnie być na Steamie grę, ale wyobrażasz to sobie, że kiedyś mogłoby tak być, że nie da się kupić w sklepie, tylko masz tupę w jakiś Steamie, co to jest? A jak kasują, to wszystko stracisz. I co? I każdy ma to w dupie. Minęło 15 lat. I każdy ma to w dupie. I pewnie każdy będzie miał to w dupie za kolejne 15, będą tylko abonamenty. Ja pierdzielę. Niestety, widzowie, historia dalej idzie. Zresztą jaka cena, ja na przykład wypożyczam gry, będzie tańsze, to na przykład z takim Lordsami będzie... No tak, tak, ale na przykład Lies of P na premierę dało się na Xbox coś tam kupić. W pakiecie to było, nie? Tremblay tutaj przesadził z tym, że musi się... No co, no Enewa będzie sprzedawać abonamenty taniej, proste. Wszystko zmienić? No bo nic się... Przepraszam, Ice Versus, wybacz mi. Ja już 22 lata pamiętam, jak jeszcze miałem tylko 2 miesiące subgifta, SPX-lowa, wczoraj... Patrzyłem to wczoraj, widziałem. To teraz tak się da w LoLu ustawić, tak? Oczywiście dziękuję bardzo, Ice Versus, za... No co, no tyle lat, piękny wiek. Zmieniać nie musi jak na razie. Wszyscy wiemy, że ilość sprzedanych wersji fizycznych gier spada, no i nie jest to żadną niespodzianką. Za wydanie gry na Steamie trzeba zapłacić $100? Ta? To ludzie aż tyle tam pieniędzy topią? Przecież tyle gier na Steamie jest, które pogra nawet nie jedna osoba. Ale nadal posiadanie swojej gry w formie cyfrowej się nie zestarzała, no i ma się to wszystko dobrze. I patrząc na reakcję innych graczy, nie widzę, żeby miało sens się to zmieniać. Co ciekawe, tak, w temacie wypowiedzieli się twórcy jednej z najgorętszych gier 2023 roku, oho, czyli Baldur's Gate 3 Larian Studios. Sven Wink, czyli szef zespołu, wspomniał, że faktycznie model chodzi. Abonamentu jest szansą dla mniejszych deweloperów na zaistnienie, na pokazanie się, ale Larian Studios jako pełnoprawny deweloper nie będzie pojawiał się w żadnych usługach, czy to w Game Passie czy Ubisoftie, bo stwierdził, że sam tradycyjny model kupowania gier, pozyskiwania licencji jest dla nich zbyt cenny i stanowi swego rodzaju symbolikę. No i poruszono tu też inną ważną kwestię, a mianowicie to, co ma trafić, a co ma nie trafić. Ale wszystko idzie w sumie w stronę wypożyczania i można to uznać za wypożyczanie, te wszystkie Game Passy, nie? Sony też ma coś takiego, Ubisoft teraz, Xbox, wszędzie, wszystko to idzie w tą stronę i to nie tylko w grach. Z filmami jest tak samo, w życie realne też to wchodzi, przecież auto się da wypożyczyć na krótki czy długi okres. Ciekawe, czy tak będzie w przyszłości, jak będzie to dalej w tą stronę szło, że wiesz, że już wszystko będzie się wypożyczało, nie będzie trzeba mieć nic, a raczej nie będzie się dało, bo skoro nikt nic nie kupuje na własność, to po co w ogóle to ma istnieć? W Japonii czy Korei możesz wypożyczyć kobietę na Wigilię. A racja, jest coś takiego, no. Jest coś takiego, racja. No to już, a ta już są do przodu, wiadomo, technologia tam jest do przodu. Trafić do abonamentu, no bo w końcu to twórcy tych systemów mieliby o tym decydować. No kapitalizm jest... sadgę? No nie no, ale czemu sadgę? No w kapitalizmie kapitał idzie tam, gdzie się może pomnożyć. Jak widać, może się pomnożyć tu. No, zaczęło się od własności prywatnej. I to nadal jest prywatna, tylko bardziej widać się opłaca wypożyczać, no. Ale zobaczymy, to może być trend, który nagle się odwróci, bo ludziom się odwidzi i znowu będzie tak, że wiesz, że jednak ludzie będą woleli chcieć mieć. Jest to bardzo duża odpowiedzialność, a umówmy się, w dzisiejszych czasach nie każdy ma do tego kompetencje, szczególnie na tych wysokich szczeblach i korporacjach, które często nie patrzą na to, jak dobra jest dana gra w myśl bogatej zawartości, a po prostu jak dobrze się sprzeda i czy zaoferuje jakieś mikrotransakcje i ewentualne duże zyski. Pozostaje w tym temacie wiele pytań bez odpowiedzi i choć jest to ciekawy temat do dyskusji, tak dobrze mieć wybór, czy przeznaczyć swoje pieniądze na abonament, czy na konkretną grę i na razie niech tak zostanie. Jeśli chodzi o 2023 rok i branżę gier, najlepiej to nie da się
było, jakby był wybór zawsze. Ale pewnie będzie tak, że jak już będzie mały zysk przynosiły sprzedaż, jeżeli by to dalej w tą stronę szło, większe pieniądze by kosztowało utrzymanie tego systemu, no to wiadomo, że z tego zrezygnują, jak się nie będzie kalkulować. No ale zobaczymy. Notowano masę, ale to naprawdę masę zwolnień. Przez ten cały 2023 rok pracę straciło ponad 10 tysięcy osób, które pracowały przy grach. Jak się okazuje, 2024 też nie zapowiada się lepiej. Kotaku przygotowało podsumowanie dotyczące zwolnień w styczniu 2024 roku, czyli w tym miesiącu. No i okazuje się, że branża ma mierzyć się ze zwolnieniami ponad 3 tysięcy osób w tym okresie. Mamy tutaj całą listę firm, które zwalniają pracowników. Aha, ludzi zwalniają, Twitch 500 osób, Discord? Firmy związane z branżą gier zwalniają pracowników w styczniu 2024. No ale co to oznacza? Że AI ich już zastąpiło, czy o co chodzi? Czy się rynek gier zwijać zaczął w końcu? Bo jednak nie jest aż taki gigantyczny, jak się wydawało. W tym momencie. No i jeśli chodzi o najgłośniejsze zespoły, no to mamy tutaj Unity Software, które opuszcza 1800 osób, ja Twitcha, którego opuszcza 500 pracowników, czy Playtika, 300-400 osób. Jeśli twierdzicie, że są to firmy, do których raczej nie jest wam blisko, Discord no to z innego powodu, kac, no. Twitch zwalnia, bo by mniej było pracowników krytykujących super content na Twitchu? Wiecie sobie tylko, że jest to dopiero styczeń. A co przez pozostałe miesiące 2024 roku? No, tak jak już mówiłem, nie zapowiada się to kolorowo. Już dzisiaj odbędzie się Xbox Developer Direct, pokaz, który obejrzymy sobie razem z wami o godzinie 20:30, no i ma na nim pojawić się kilka ciekawych gier, m.in. Indiana Jones czy Senua's Saga Hellblade 2. Ciągle słyszę sobie teraz o tym Indiana Jonesie. Otóż jak wynika z najnowszych, co prawda niepotwierdzonych informacji, premiera Hellblade 2 ma nastąpić jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Według redakcji Xputer gra ma zadebiutować konkretnie 21 maja. I jest to dość odważne stwierdzenie, a z tego co stwierdzili, ale możemy wnioskować, że otrzymali tę informację od anonimowych źródeł i nie mogą powiedzieć, o kim mowa. I zapewne jeśli jest to prawda, no to przekonamy się o tym dzisiaj na pokazie. Bardzo możliwe, że... A, to jest dzisiaj. O której godzinie w Polsce to jest? O kurde, 20:30. Ty, a może by to pooglądać? Ma to duże pokrycie ze względu na to, że takie informacje przed pokazami często się sprawdzają. No i w końcu po takim czasie fajnie by było poznać datę premiery. Bardzo mocno ciekawi mnie też podejście do Indiana Jones i mam nadzieję, że coś w tym temacie się również dzisiaj dowiemy. Szczególnie chodzi mi tutaj o termin premiery, albo chociaż o to, czy gra faktycznie zadebiutuje w 2024. Jakiś czas temu na Xie wspominałem wam o tym, że Spider-Man 2 na PC powstaje. Swoją drogą zachęcam do obserwowania, link macie w opisie, bo często tak pojawiają się tam wcześniejsze newsy czy przecieki. Tak czy inaczej, wracając, wszystko stało się za pośrednictwem dużych wycieków w Insomniac Games. Społeczność pozyskała dostęp do niedokończonego kodu Spider-Mana 2 na PC, który jak się okazało powstawał, no i zafascynowani tym faktem gracze postanowili go dopracować. Co ciekawe, ci cali moderzy nie czekali długo, ponieważ port został już opublikowany przedwczoraj i zajmuje on 256 GB miejsca na dysku. Jest to o tyle ciekawe, że grę można już w całości ukończyć, co prawda nie jest ona w idealnym stanie, nadal mamy tam niedopracowane tekstury i tak dalej, ale mimo wszystko jest tam większość tekstur i shaderów tak z gry, szybko. Więc na oparcie... Czekaj, przecież ta gra niedawno wyszła, już jest na PC, to co, Sony się załamało? To mod jest? Tego można by ten tytuł skończyć na PC. Pytanie, co Sony szykuje na wieść o tej informacji, bo w końcu społeczność udostępniła Spider-Mana 2 przed nimi, no i pytanie, czy w ogóle zdecydują się opublikować wersję PC-tową, czy zrobią to odpowiednio wcześniej, czy może zamkną całkowicie ten projekt i stwierdzą, że nie ma to większego... No ale to przecież wiadomo było, że sztuczne jest to, że nie wypuszczają tego na PC-ta tak szybko, jakby mogli. Bo przecież im zależy na tym, żeby to tylko było na konsola. To w sumie takie no nic dziwnego. Sensu. No i przejdźmy sobie teraz do chyba najciekawszego tematu dzisiejszego odcinka, a mianowicie z ultrarealistycznej strzelance, ultrarealistycznej... Ale to za friko w ogóle można grać na PC-cie? Nie trzeba nigdzie płacić? To przecież to... Oni by to mogli jakoś dojechać, czy nie? Chociaż w sumie jak można dojechać torrenty w dupę, chyba się nie da. W tym FPS-ie Bodycam, do którego już niedługo mamy otrzymać dostęp. Jak tak patrzycie sobie na ten najnowszy materiał, który zaprezentowało Race at Studio, czyli developer, to pewnie twierdzicie, że gra jest łudząco podobna do Unreal Code, czyli... Da się tak zrobić z God of War Ragnarok, czy się nie da i nadal nie ma na PC-ta?
Tak jak tego Spidermana. Zapowiedzianego w kwietniu minionego roku. No i macie rację, gra łudząco przypomina dzieło studia Drama, o którym było bardzo głośno swego czasu. I co ciekawe, Bodycam, czyli gra, o której teraz mówimy, została dodana na Steama nieco ponad tydzień po tym, jak Unrecord zostało ogłoszone. Tutaj również wygląda to jak prawdziwe życie. Te wszystkie tekstury, te wszystkie cienie, światła, ten cały mroki klimat strzelania się wewnątrz. Ale widać, że to jest gra bardziej wrażenie, tam chyba. Ale między Unrecord a Bodycamem no jest znacząca różnica. Co prawda to lepiej wygląda. Obie te gry skupiają się na widoku z kamery, zmocowanej na ciele naszego bohatera, ale to bodycam będzie zawierało tryb multiplayer i będzie to rozgrywka skupiona stricte na starciach między graczami, na PvP. Według zapowiedzi twórców ma znaleźć się tam mnóstwo trybów multiplayer, ale przy okazji tych przyszłych niedalekich testów mamy sprawdzić tylko deathmatch, zarówno ten solo, jak i deathmatch z ekipą. Będziemy mogli zagrać na trzech mapach, a gra zajmie nam 20 GB miejsca na dysku. Jest tutaj naprawdę wiele pytań, szczególnie to, czy gra nie okaże się skamem i choć wygląda to niewiarygodnie, tak testy rozpoczną się już 21 stycznia i potrwają 24 godziny. Aby wziąć w nich udział, należy poprosić o dostęp na Steamie, no i nie każdy będzie mógł grę sprawdzić. Według zapowiedzi, losowo wybrane osoby będą mogły zagrać. Wydaje mi się, że twórcy Unrecord muszą teraz czuć się naprawdę dziwnie, patrząc na to, jak szybko ich konkurencja się rozwija i jestem ciekaw, czy w ogóle to wypali. Mam nadzieję na jakieś ciekawe materiały z tych testów. Ciekawe, czy ta gra w ogóle będzie dobra do grania, bo wygląda fajnie do oglądania. Było sobie to jakoś przeanalizować, bo w końcu będzie to pierwsza możliwa sytuacja, gdzie będzie można w tak realistyczną strzelankę zagrać. W Unrecord jeszcze nie mieliśmy takiej możliwości. Kontrowersji jest całe mnóstwo, no i nic dziwnego. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się. No można by w teorii zagrać. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!